Dzisiaj gościem w Riff Morning jest Mateusz Paszkiewicz, który występuje tutaj w dwóch rolach. Po pierwsze Mata Paszkiewicza, znanego z genialnych rysunków na Snapchacie, ale też osoby prowadzącej konto snapchatowe telewizji TVN24. I Snapchat jest właśnie tematem naszej rozmowy. I chciałem Cię zapytać, Mateusz, na początku o to, czy z Twojego punktu widzenia Snapchat jest już takim narzędziem, które jesteśmy w stanie wykorzystywać wszyscy do skutecznej komunikacji? Czy to jest nadal gadżet? Czy to jest nadal zabawka, z której korzystają tylko dzieciaki okay. i zajawkowicze? Okej, okay. Czyli jakby pytanie wszyscy. Nie zawsze jakby wszystko jest dla wszystkich, czy nawet Instagram, czy Facebook, czy YouTube. Trzeba się zastanowić, co mamy, co oferujemy ludziom, jaki jest target dany. Jeżeli w Polsce główny target jest 13-17, 17-20 na Snapie, to musimy się zastanowić, czy to, co oferujemy, czyli produkt, usługę, czy to, na jakie relacje nam zależy z tymi osobami, czy to jest nasze miejsce po prostu. Jeżeli targetujemy się na takie osoby, to powinniśmy tam być jako marka, bądź jako celebrity, ale nie zawsze też, wydaje mi się, że nie zawsze też trzeba super odpalać to konto. To jest też pytanie, jakie mamy zasoby, ile mamy czasu, ile mamy kasy na to i tak dalej. Możemy podziałać z influencerami, czyli zrobić jakiś product placement, bądź po prostu zrobić jakąś akcję, bądź jeżeli chcemy długofalowo działać, to odpalamy konto i zastanawiamy się, dlaczego chcemy je odpalić, co chcemy tam dorzucić i jak budować relacje z tymi osobami. A Ty które marki śledzisz? Które marki robią to dobrze, Twoim zdaniem? Które marki robią to dobrze? To jest dobre pytanie, bo ja mało śledzę marek, więc tak naprawdę... Pytanie dlaczego? Dlaczego? Bo skupiam się na działaniach wokół swojej społeczności, czyli jako osoba prywatna, czy działając dla różnych marek, to myślę o tym, tworząc jakąś treść, patrzę, jak ludzie na to reagują, co piszą, jak komentują, proszę ich komentarz. I na bazie też obserwacji, rozmów z innymi ludźmi, czy na prelekcjach, buduję jakiś sobie obraz, w jakim kierunku iść, jak eksperymentować dalej, co tworzyć. I wtedy pozostaje bardzo mało czasu na oglądanie innych marek, bo doba 24 godziny. I w taki sposób jakby staram się to wykorzystać, czyli bardziej tworzyć, wchodzić w interakcje niż jakby oglądać, co robią inni. To też wpływa na moją głowę wtedy, że bardziej będę szedł w kierunku tego, co robią inni. A z punktu widzenia dużego nadawcy, Snapchat jest dodatkiem, gadżetem, czy też jakimś miejscem, no bo na przykład Twitter dla dziennikarzy to jest już ważne narzędzie, element pracy. A czym jest Snapchat dla dziennikarzy, dla dużego medium? Dla dużego medium, jakby w perspektywie różnych dużych mediów, myślę, że no jest miejscem, gdzie nawet jeżeli przeskalujemy to globalnie, jest miejscem, gdzie warto być, warto eksperymentować, sprawdzać, bo no to jest jakaś przyszłość, tak? Według mnie to jak wejdziemy na Discovery, zobaczymy coś, co dla mnie jest przyszłością serwowania treści mobilne, jakby narzędzia mobilne. Wchodzimy na Discovery, odpalamy Mashable albo odpalamy CNN i widzimy, co tam się dzieje. Po prostu pokazują się treści, które przewijamy, ale są mega interakcyjne, jest jakby mega interakcja. Jest dużo animacji, dużo muzyki, te treści się ruszają, niesamowicie pochłania uwagę odbiorcy i tak naprawdę jeżeli tworzysz coś, załóżmy jesteś marketingowcem, bo tworzysz jakieś treści, to jakby uwaga to jest coś, o co wszyscy teraz walczymy, bo może mieć super produkt, super serwis, cokolwiek, co jest naprawdę na wysokim poziomie, a co z tego, jak się tego nie będzie oglądać? No właśnie, ja na przykład słyszałem, że w przypadku na przykład osób bardzo dużo snapujących, jak na przykład polskie topowe snapchaterki, snapchaterzy, to konsumpcja tych snapów jest raczej taka, że się przewija i czasami jak coś ciekawego się pojawi, to się widz zatrzymuje, więc to skupienie uwagi wcale nie jest równoznaczne z tym dużym zasięgiem. Tak, znaczy to jest znowu gra tak naprawdę czegoś, co ja bym nazwał, nie wiem, naturalnym bądź logicznym. Jaki kanał by nie był, potrzebne są treści, które będą tak naprawdę wartościowe, czyli załóżmy, jeżeli robię kanał o motorach, no to obracam jakby całą tematykę wokół motorów, a nie daję na przykład zupy czy czegoś. I wtedy staram się, żeby ta treść była jak najbardziej wartościowa dla odbiorcy, że jeżeli on poświęci swoje 2 minuty, 5, czy może 10 minut na te konto, czy na ten kanał, to on będzie czuć jakby zwrot inwestycji z tego czasu zainwestowanego, że pomyśli, wow, to było fajne, chcę tu wrócić, chcę to oglądać, chcę opowiedzieć swoim znajomym o tym i myślę, że w takim kierunku
no, osoby, które tworzą te treści, gdzieś powinny zmierzać. Ja rozumiem, że im więcej się wrzuci na Snapa, tym te zasięgi niby się robią, szczególnie tych pierwszych Snapów, bo przetransferowaliśmy swoją społeczność z YouTube'a albo z bloga i tak dalej, ale to jest spam i młode osoby już mówią, to jest spamer, ej, to jest spamer. I jakby, tak jak mówiłeś, przeklikują do momentu, aż coś fajnego jest. W statystykach jakby pokazuje, że niby przeszli całą ścieżkę, ale to też nie do końca tak działa, dlatego jakby ważne są pierwsze snapy według mnie i to ostatnie. I jakby jakaś taka myśl przewodnia, jak wyglądała ta cała ścieżka od pierwszego do ostatniego snapa, jak to liczbowo wygląda. Ale Snapchat też próbuje od niedawna być czymś w rodzaju pierwszego źródła informacji. Jest to na pewno element strategii Snapchata. Myślisz, że w niedalekiej przyszłości może tak być, że będziemy jakąś katastrofę czy kolejny zamach śledzić właśnie na Snapchacie? Jakby trudno mi odpowiedzieć na Snapchacie, ale wydaje mi się, że to, gdzie zmierzamy, jesteśmy teraz, streamujemy się, kto by pomyślał, że 2 lata będziemy się streamować z miejsca tutaj. I to się dzieje, tak? Jest streaming, Snapchat wprowadza ten Story Live i wydaje mi się, że jakby dużo rzeczy zmierza w kierunku treści generowanych przez użytkownika, ale też jakby powiedzmy takich streamowanych, które jakby są na żywo, od razu się ładują, czyli trochę też taki Beam troszkę też tak działa, że wrzucasz filmik jakby powiedzmy natywnie, że on się wgrywa i potem ludzie mogą po prostu przeglądać, bo losowo co się dzieje i tak dalej, a to co Snap robi to jest wykorzystanie jakby odpowiedniego momentu, danego momentu jakby w czasie, że ludzie wszyscy, o gdzie ja mam telefon, wszyscy mamy to teraz i wszyscy chodzimy i nagrywamy i po prostu Snapchat wykorzystuje to i no po prostu na żywo od razu zapodaje, tak? Nie musi być 10 osób, które to przejrzą i tak dalej, bo pewnie jest jakiś filtr, tak mi się wydaje, no to jest jakiś tam, ktoś to przegląda, ale no to się dzieje od razu i możesz od razu zobaczyć czyjeś ręki, coś, co się dzieje, czyli jeżeli jest strzelanina gdzieś tutaj, to ja to nagrałem za płotu się wychylając, a nie operator ze śmigłowca. Mam nadzieję, że dzisiaj żadnej strzelaniny tu nie nagrałem. No, mam też taką nadzieję, ale chodzi o to, jakby jakie są emocje tak. W związku z tym, to, że czujesz, że jesteś w danym miejscu, w danym czasie i że to się dzieje, to jest jakby niesamowite, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Jako, że formuła Brief Morning polega na tym, że to zawsze gość wybiera miejsce, zaprasza w miejsce, które jest dla niego wygodne, zazwyczaj są to biura. Aha. No to chciałem Ciebie zapytać, co my tu robimy? Dlaczego, takie miejsce i gdzie jesteśmy? Okej, okay, jesteśmy na Powiślu. Tu jest, w Warszawie oczywiście. W Warszawie, tak. Tu jest miejsce, gdzie skaterzy zbudowali niesamowite jakby przeszkody, wszystko swoimi rękoma. Ja tego nie budowałem, nie włożyłem tu ani złotówki, żeby nikt nie pomyślał, że o, ale się teraz lansuje na tle tego. Chodzi mi o to, żeby jakby oddać trochę taki respekt. Bardzo mi się to podoba. Ja spędziłem pół życia na deskorolce. Działałem też jakby zawodowo w tej branży. I jakby chciałem trochę oddać takiego respektu dla tego, co zrobili i też pokazać, jak fajnie różne kreatywne po prostu inicjatywy się rozwijają i jak martwe miejsca, w cudzysłowie martwe, bo jesteśmy na jakimś pustostanie, jak po prostu mogą przez różne zajawki miejskie odżywać na nowo, jest niesamowite i też jakby to Snapchat i komunikacja gdzieś jaką mam, nazwijmy to w głowie czy coś takiego. W dużej mierze właśnie dzięki deskorolki dużo rozumiem, jakby lepiej, znacznie rozumiem komunikację młodych osób, w jakim kierunku różne rzeczy zmieniają, bo deskorolka po prostu niesamowicie otwiera głowę i dlatego tu jesteśmy. To, nie jestem lokalcem z Warszawy, więc to było jakieś miejsce, które mi przyszło do głowy, czy może być fajne. Mateusz, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie i słuchanie naszej rozmowy. Wracamy znowu jutro. Jutro kolejne wydanie Brief Morning. A dzisiaj z Powiśla moim gościem był Mateusz Paszkiewicz. I bardzo dziękujemy. Dzięki wielkie. Dzięki Periscope, dzięki YouTube, Facebook. Miło było. Dlaczego tak krótko? Dlaczego tak krótko? No nie wiem, Krzysztof, ty tu trzymasz mikrofon. Bo zimno. Ja tu tylko trzymam ręce tu.